kamera obskura. Urządzenie, które stanowi początek fotografii, sięga XVIII-XIX wieku. W jaki sposób ono działa? No to przede wszystkim jest, tutaj Państwo widzą, czarne opakowanie, które ma dziurkę o średnicy 0,3 do 1 mm. Przez taką dziurkę wpada światło, które odbija się od kliszy albo specjalnego papieru fotograficznego. No i tutaj zaczyna się magia, zaczyna tworzyć się zdjęcie. Natomiast no niestety jest to tylko jedno zdjęcie, bowiem czas naświetlania takiej jednej kliszy wynosi kilka miesięcy. Tutaj mam aparat fotograficzny, tutaj wystarczy zrobić jeden klik i mamy gotową nawet serię kilkudziesięciu zdjęć naraz. No tutaj technika bardzo poszła do przodu, natomiast ona i tak nie dorównuje efektom, które powstają przy użyciu takiego sprzętu. I tutaj właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu mają Państwo okazję, niepowtarzalną okazję zobaczyć dzieła Artura Śliwakowskiego, który w ramach wystawy Opole słońcem malowane pokazał między innymi ruch słońca nad Opolem. Mogą Państwo zobaczyć tutaj najciekawsze miejsca, znane budynki. Tutaj mamy kampus Uniwersytetu Opolskiego i ratusz, który na stronie facebookowej Opola już się prezentował, także może wyglądać on stosunkowo dosyć znajomo. Jak Państwo widzą, dominują tutaj barwy ciepłe i jest obraz lekko rozmyty. No taki efekt przede wszystkim trzeba bardzo długo czekać, tutaj trzeba pamiętać o tym, ale co najważniejsze, jest to początek fotografii, dlatego bardzo dobrze, że tego typu dziedzina cały czas jest, cały czas istnieje, bo powinniśmy pamiętać o tym, w jaki sposób tworzona została taka piękna dziedzina, jakim jest właśnie fotografia. Dzięki niej mogę mieć taki sprzęt i robić wiele ciekawych zdjęć. Wystawa zaczęła się już 9 stycznia i potrwa do 23, także wszystkich zainteresowanych, chcących się dowiedzieć, w jaki sposób takie niepozorne pudełko może tworzyć takie wspaniałe dzieła, serdecznie zapraszamy.